Rozdział 5. Ekspiacja i cierpienie. Misterium Krzyża. W 1913 roku ojciec Pio pisał do swego kierownika duchowego: Jezus pokazuje mi, jak w zwierciadle, że całe moje przyszłe życie będzie męczeństwem. W tym krótkim zdaniu zamyka się, jak w filmie, kolejnych 55 lat życia kapucyna, które upłynęły na ciągłych cierpieniach za innych. Właśnie to wyrażało jego miłość ku Bogu i bliźniemu, a jeszcze dziś możemy oglądać jakby fotografię tego, patrząc na piątą stację Drogi Krzyżowej w San Giovanni Rotondo, gdzie rzeźbiarz Francesco Messina przedstawił ojca Pio jako Cyrenejczyka podtrzymującego krzyż Chrystusa w jego drodze na Kalwarię. Ojciec Pio uważał cierpienie za Boży dar. Kiedyś kaszlał tak, że litość brała. Jego współbrat, ojciec Lino z Praty, powiedział: Ojcze, oddaj mi swój kaszel. Zdziwiony odpowiedział: czy otrzymane dary przekazujemy innym? Profesor Nicola Blantuono przy końcu swej spowiedzi zapytał ojca Pio, czy stygmaty są bolesne, na co ojciec Pio odpowiedział: sądzisz, że Pan dał mi je dla ozdoby? Wówczas profesor pospieszył z prośbą: daj trochę i mnie. Niemal już poirytowany zakonnik odparł: koli będących darem od Pana nie daje się jako prezent. Jego ulubiona córka duchowa Kleonice Morcaldi potwierdziła, że słowa te nie były jedynie sposobem wyrażania się. Demon chciał mnie przekonać, że rany ojca mają jedynie charakter mistyczny. Pan zdemaskował kłamcę. Podpowiedział mi, bym w czasie upałów posłała ojcu koszulę z białego płótna. Byłam przekonana, że jej nie przyjmie. Zatrzymał ją, odesłał mi ją po 3 dniach. Cała była zakrwawiona, także jej długie, szerokie rękawy. Ksiądz Pierino Galeone bezpośrednio od ojca Pio otrzymał szczegółowe wyjaśnienia tego, jak powinna wyglądać chrześcijańska wędrówka z cierpieniem. Przede wszystkim przyjmujemy cierpienie od Boga, by wynagrodzić za przeszłość, oczyścić duszę i przezwyciężyć wszelki wstręt. Potem cierpienia obejmujemy w sposób żarliwy i zdecydowany, z radością wynikającą stąd, że wraz z Chrystusem przemierzamy bolesną drogę od kołyski na Kalwarię. Kontemplujemy, wysławiamy, otaczamy miłością każdy bolesny stan Jezusa, Jego ubóstwo i ucieczkę do Egiptu, Jego pracę w okresie życia w ukryciu, uciążliwe cierpienia życia publicznego oraz fizyczne i moralne cierpienia związane z Jego długą i bolesną męką. Ojciec Pio tak ciągnął swe wyjaśnienia. Dusza czuje się wówczas w obliczu cierpienia i smutku bardziej odważna, pełna miłości, rozpina się na nagim krzyżu obok Jezusa, ze współczuciem wpatruje się w Niego i mówi: błogosławieni ci, którzy cierpią z powodu umiłowania sprawiedliwości. Nadzieja coraz głębszego uczestniczenia w chwale z Chrystusem sprawia, że łatwiej znieść to wspólne z Nim ukrzyżowanie, co prowadzi do radości z powodu utrapień i udręk. W sposób doskonały miłujemy i pocieszamy Chrystusa wtedy, gdy cierpimy z Nim. Im większe jest pragnienie i umiłowanie cierpienia, tym większa jest miłość do Chrystusa i dusz. Dla ojca Pio cierpienie było niezastąpionym warunkiem spełnienia jego misji. Liczni są świadkowie tego, jak wiele natchnienia jego życie i dzieło czerpały z myśli o tym, by cierpieć z Chrystusem dla zbawienia dusz. Pewnego razu Enzo Bertani powiedział do niego: daj mi, ojcze, proszę, trochę twego cierpienia. Ale ojciec Pio odparł natychmiast: cierpię wtedy, gdy nie cierpię. To, że cierpienie było jego codziennym chlebem, potwierdził 10 dni przed swą śmiercią, mówiąc do ojca Paolo:
Kowina, który sugerował mu modlitwę do Pana o trochę ulgi w cierpieniach. Mój synu, gdyby tak się stało, umarłbym z utrapienia. Tym, co przynosiło wiele udęki jego duszy, było małe zrozumienie misterium cierpienia przez tłumy pielgrzymów, szukających każdego dnia pomocy, uzdrowienia, pocieszenia w cierpieniach fizycznych i moralnych. Wszyscy przychodzą tu, by zabrać inny krzyż. Nikt po to, by nauczyć się go nosić, mruczał zasmucony. Potwierdził to, mówiąc do doktora Mariko Frisottiego. Jeśli ludzie znaliby duchowe pożytki płynące z cierpienia, chcieliby, by ich wszystkich ukrzyżowano. Księdzu Pierino Galeonemu, gdy ten pytał: ojcze, jak to robisz, że tak wiele cierpiąc, masz twarz zawsze pogodną i radosną, podczas gdy ja, gdy tylko trochę cierpię, nie potrafię ukryć bólu na mojej twarzy. Zakonnik powiedział: mój synu, zacznij przyjmować ze słodkim poddaniem przeciwności i udręki, a Pan zadba o to, by w twym sercu pojawiły się pogoda ducha, pokój, radość, a zatem błogosławieństwo pośród cierpień. Postąpiłem tak ja, uczyń tak i ty. Świadectwem tego, pochodzącym od samego ojca Pio, jest myśl, którą zapisał 22 stycznia 1953 roku z okazji 50. rocznicy swych obłóczyn. 50 lat życia w zakonie, 50 lat przybity do krzyża, 50 lat ognia pożerającego dla ciebie, Panie, i dla tych, których odkupiłeś. Czegoż innego może pożądać mój duch, jeśli nie tego, by wszystkich doprowadzić do ciebie, Panie, i cierpliwie czekać, aż dla upragnionego uwolnienia wypalisz całe moje wnętrzności, bym cały był w tobie. Ofiara za braci. Postawy ojca Pio w żadnym przypadku nie można uznać za masochistyczną. Nie myślcie, że kocham cierpienie dla samego cierpienia, wyznał Kleonicze Morcaldi. Miłuję jej i proszę o nie Jezusa z powodu owoców, jakie przynosi, chwały Bożej, zbawienia dusz, uwolnienia ich z czyśćca. Czego więcej mogę chcieć? To niepohamowane pragnienie nie sprawiło, że wypowiedział słowa: Panie, daj mi wszystkie smutki i udręki moich braci, ale także i to, bym się lękał, że jestem egoistą, zachowując dla siebie najlepszą cząstkę, jaką jest cierpienie. Świadectwa braci żyjących blisko ojca Pio składają się na mozaikę, wobec której należy schylić głowę i podjąć decyzję, przyjąć czy odrzucić to wieczne wyzwanie, jakim do dziś jest dla każdego chrześcijanina życie ojca Pio. Przytoczmy te świadectwa. Ojciec Francesco Napolitano. Ojciec Pio brał na siebie cierpienia innych i przeżywał je sam. Chciał ulżyć w cierpieniach, wiedząc, że nie można ich całkiem usunąć. Ojciec Onorato Marcucci cierpiał bardzo i wiedział, że cierpienie jest nieuniknione. Głęboko wrażliwy na cierpienia innych, okazywał swe współczucie i dzięki swoim dziełom starał się pomóc chorym. Ojciec Alberto D'Apolito, nieraz słyszałem, jak wykrzykiwał: o Panie, ileż nędzy, ile cierpienia, przenieś na mnie cierpienia tych biedaków. Ojciec Pio wcześniej zdecydował się ofiarować swe życie za braci w wierze. Potwierdza to list z 26 marca 1914 roku, napisany do ojca Benedetto. Jeśli ponadto wiem, że jakaś dusza udręczona jest, czy to na duszy, czy na ciele, czego nie uczyniłbym u Pana, by ujrzeć ją wolną od tego zła? Chętnie wziąłbym je na siebie, byle tylko widzieć ją uratowaną, bez wszystkich tych jej udręk. Oddałbym jej owoce tego cierpienia, jeśli tylko Pan pozwoliłby mi na to. Niezliczone są epizody ukazujące jego wolę ofiarowania cierpień za innych. Pewnego dnia ojciec Eusebio Notte wręczył ojcu Pio list, w którym ktoś prosił o ofiarowanie cierpień w intencji dobrego życia pewnego kapłana.
i ojciec przyjął tę prośbę, kiedy następnego ranka ojciec Eusebio poszedł, by pomóc mu wyjść z celi, ojciec Pio powiedział, że odczuwa w boku bardzo silny ból. Ojciec Eusebio wybuchnął: Ojcze, czy zapomniałeś, że wczoraj przyrzekłeś modlić się i cierpieć za tego kapłana? W odpowiedzi usłyszał tylko krótkie: No tak, ksiądz Attilio Negrizolo wspomina wielkopostne spotkanie z 1956 roku z młodym chłopcem z miejscowości Katolika, cierpiącym z powodu guza na skroni. Zapytałem go: Co powiedział ci ojciec Pio? Na co młodzieniec odparł: Powiedział mi, cierpmy razem. W Wielki Piątek spotkałem ojca Pio na korytarzu. Byliśmy sami. Powiedziałem: Ojcze, złożę ci życzenia już dziś, bo jutro będzie wielu ludzi. Ojciec Pio odpowiedział: Dla mnie wszystkie dni są jednakowe. Dziś ponadto wydaje mi się, że ktoś przewierca moją głowę i wskazał skroń. Dodałem: Oczywiście, ojcze, bierzesz na siebie cierpienia wszystkich ludzi. A on, zwracając się w kierunku placu, z którego dochodziły głosy zgromadzonych tam ludzi, powiedział: Niestety to prawda, że musiałbym wziąć na siebie cierpienia ich wszystkich, by zobaczyć ich zadowolonymi. A musisz wiedzieć, że chłopiec ten wyzdrowiał. Ciekawy epizod opowiedział jego bohater, ojciec Agostino. Pewnego dnia skarżył się na ból kolana. Ojciec Pio pocieszał go, mówiąc: Bądź dzielny, zobaczysz, że to minie. Wkrótce potem ojciec Eusebio Notte zdał sobie sprawę z tego, że ojciec Pio wyraźnie zaczął kuleć, choć dotąd chodził całkiem płynnie. Ojciec Eusebio wspomina: Po przyjściu do celi ojca Pio stwierdziłem, że muszę z całych sił go dźwignąć, by mógł usiąść w fotelu. Podczas tej czynności przyszła mi do głowy myśl, czy on przypadkiem nie wziął na siebie bólu w kolanie, który odczuwał ojciec Agostino. Pobiegłem do ojca Agostino i pytam: Jak twoje kolano, ojcze? A on z uśmiechem odpowiedział: Wiesz, że czuję się dobrze i ból przeszedł. Dodałem więc: Teraz jest jasne, że wziął to na siebie ojciec Pio. Ojciec Pio interweniował także na odległość. Jak twierdzi ojciec Carmelo, w pewnych specjalnych przypadkach, zwłaszcza ciężkich chorób czy dolegliwości, prosiliśmy go o specjalne zaangażowanie. Polecał nam wtedy przekazać choremu wiadomość: Nie szczędzę się dla niego, a zdanie to miało oznaczać, że nie tylko się modli w intencji osoby zainteresowanej, ale także, że dla niej cierpi. Jak pilne i liczne były prośby o jego pomoc, poświadcza w sposób dramatyczny jedno z najbardziej poruszających świadectw procesu kanonizacyjnego. Pewnego dnia współbrat ojca Pio, ojciec Eduardo, pojawił się u niego, prosząc o modlitwę, ponieważ czuł się bardzo wyczerpany. Ojciec Pio odpowiedział z przykrością: Mój synu, w tej chwili żadnej części mego ciała nie mogę ofiarować Panu w tej intencji. Pierwszą, którą się zwolni, ofiaruję za Ciebie. Rozdział 6. Familijne więzi. Duchowe dzieci i grupy modlitwy. Pośród Was jestem bratem, przy ołtarzu ofiarą, w konfesjonale sędzią, nauczycielem i ojcem. Za pomocą tych właśnie słów ojciec Pio sam określił wszechstronną rolę, jaką odgrywał wobec swych dzieci duchowych, przyjmowanych do coraz bardziej rozrastającej się rodziny. To były te tysiące osób, które dzięki Panu poznał już podczas nocnej wizji poprzedzającej dzień jego święceń kapłańskich i podczas pierwszej uroczystej mszy świętej. Do przyjęcia, jak o tym mówił Angelo Battisti, trzeba było spełnić tylko jeden warunek: nie przynieść mu wstydu, to jest dobrze zachowywać się w obliczu Boga i w obliczu ludzi, co miało oznaczać przestrzeganie prawa Bożego i przykazań Kościoła, wytrwałość w postanowieniach i bycie dobrym przykładem dla innych. Ojciec Pio nie był pobłażliwy wobec tych, którzy tych warunków nie spełniali. Battisti usłyszał od jednego ze swych florenckich przyjaciół, że gdy ten nie spełnił
jakiejś konkretnej obietnicy uczynionej kapucynowi, tak został przezeń zbesztany, że omal nie fiknął kozła. Zrozumiał natychmiast przyczynę tej napaści i napisał do mnie, bym błagał ojca Pio o przebaczenie. Ojciec Pio odpowiedział, powiedz mu, że jeżeli nie zachowa się tak, jak należy, to pan się za niego weźmie i niech się u mnie nie pokazuje, dopóki nie naprawi błędu. Jeśli natomiast przyjętych obowiązków przestrzegano, ojciec Pio był najmilszym towarzyszem, zarówno gdy chodzi o sprawy duchowe, jak i materialne. Doktor Michel Costa wspomina, że często przekazywał wiadomości i prośby o modlitwę. Osobiście uważałem za rzecz niemal niestosowną zaprzątać jego uwagę takimi rzeczami jak kupno domu, zawieranie małżeństw, inwestycje. Jednak z najwyższym zdumieniem stwierdzałem, że ojciec Pio angażował się w te sprawy swoich bliźnich i udzielał stosownych rad. Na pytanie swych dzieci duchowych, co czynić, gdy potrzebują jego pomocy, a nie mogą udać się do San Giovanni Rotondo, ojciec Pio odpowiadał, posyłajcie wtedy do mnie swego anioła stróża. Ojciec Alessio Parente, jego osobisty asystent, potwierdził, że ojciec Pio każdego wieczora często przerywał odmawianie różańca zdaniem w rodzaju, powiedz jej, że będę modlił się za nią, powiedz, że będę szturmował niebo modlitwami o jej zbawienie, powiedz mu, że będę pukać do serca Jezusa, by wybłagać tę łaskę, powiedz jej, że Maryja tej łaski nie odmówi. Wszystko dla zbawienia dusz. Duchowa rodzina ojca Pio zaczęła tworzyć się wkrótce po jego przybyciu do San Giovanni Rotondo. Jedną z pierwszych córek była Nina Campanile, która tak wspominała ten okres. Ojciec zaczął prowadzić dla nas konferencje w każdy czwartek i w niedzielę. Najpierw wyjaśniał nam, jakie są zasadnicze środki służące osiąganiu chrześcijańskiej doskonałości, wybór świętego i mądrego kierownika duchowego, przyjmowanie świętych sakramentów, medytacja, lektury duchowe. Wyjaśniał temat i potwierdzał go zawsze przykładami zaczerpniętymi z Pisma Świętego i żywotów świętych. Specjalne konferencje wygłosił na temat umartwiania się. Wreszcie wyjaśniał nam liczne przypowieści ewangeliczne. Po pewnym czasie ojciec Pio stwierdził, materiał został zgromadzony, teraz zaczynajcie budować. Skończył zebraniami i zaczął indywidualne kierownictwo duchowe. Na skargi i krytyki odpowiedział, wiem, jak kierować duszami. Jednym wystarczy przyjść raz na 8 dni, innym co 4 czy 3, a niektórzy muszą przychodzić codziennie. To, że decyzja ta zasmuciła wiele przywiązanych doń osób, potwierdza Francesco Fini. Pójście za ojcem Pio oznaczało wiele cierpień, próby, które dla nas przygotowywał, to, że nas beształ, każdego traktował inaczej. Właśnie uraza jednej z pierwszych córek duchowych, Elwiry Seritelli, stała się przyczyną oskarżeń ojca Pio dotyczących zachowań przezeń czystości, co doprowadziło do znanych następstw, jak wizyta apostolska z 1960 roku. Według opinii biografa ojca Pio, Alessandro Di Pabottoni, gwiazda Elwiry zaczęła przygasać około 1930 roku i ustąpiła miejsca Kleonicze Morcaldi. Nastąpił wówczas wybuch złości i zazdrości, a jej reakcja miała podwójny skutek. Ojciec Alessandro wyjaśnia ten incydent bardziej szczegółowo. Po pierwsze, musiała udowodnić, że przynajmniej w okresie 1922 do 1930 ojciec Pio był cały dla niej. Stwierdziła zatem, że w tym okresie miała z nim relacje intymne. Po drugie, musiała zniszczyć przeciwniczkę. Za pomocą długiej serii anonimowych listów próbowała wzbudzić w superiorze klasztoru podejrzenie, że ojciec Pio flirtuje z pewną kobietą.
by przeszkodzić domniemanym nocnym spotkaniom, z jednej strony blokowała furtkę do domu Kleonicze, by uniemożliwić jej wejście, a z drugiej zamek w bramie kościoła, by nie mógł je otworzyć ojciec Pio. Ojciec Carmelo Durante, superior klasztoru w San Giovanni Rotondo, by ukoić urazę Elwiry, powierzył jej troskę o kwiaty w kościele. W tym czasie ojciec Alberto d'Apolito widywał często, że podczas układania kwiatów na ołtarzu spoglądała w sposób chorobliwy na ojca Pio, który modlił się na kościelnym chórze. Widząc, że nie odzajemniał spojrzeń, unosiła się gniewem. Z tego powodu w październiku 1959 roku nowy superior, ojciec Emilio z Matrice, pozbawił ją tej funkcji. Kilka miesięcy później, najpierw w obecności księdza Terenciego, który otrzymał polecenie przeprowadzenia wizytacji w San Giovanni Rotondo, wydany przez święte oficjum, a następnie w obecności wizytatora apostolskiego księdza Makariego, kobieta ta powtórzyła swe oskarżenia. Ojciec Pio był tego świadomy i jego reakcja, jak zawsze spokojna, była wynikiem użycia nadprzyrodzonego klucza, jak o tym świadczą słowa Marii Gracji Masy, która podczas spowiedzi usłyszała: moja córko, wiem o wszystkim, ale czy to ważne, że obrzucano moją biedną osobę błotem za życia, a potem obrzucać będą też po śmierci? Mnie wystarczy zbawiać dusze, i to określone dusze. Bujne drzewo modlitwy. W 1942 roku papież Pius XII, cierpiąc udrękę z powodu tragedii toczącej się wojny, zwrócił się do katolików z pilną prośbą: w ciężkiej walce dobra i zła, Boga i szatana, potrzebujemy mocnych, zwartych i oddanych modlitwie oddziałów dorosłych i młodzieży. Słowa te odcisnęły się w sercu ojca Pio, który natychmiast zgromadził kilkoro swoich dzieci duchowych, mówiąc: będziemy się starać, zakaszemy rękawy, odpowiemy jako pierwsi. Tak narodziły się pierwsze latorośle, które poczynając od 1950 roku przyjęły nazwę grup modlitwy. Początkowo dzięki inicjatywie osób oddanych ojcu Pio rozwijały się spontanicznie. W sierpniu 1950 roku zabiegano o ich tworzenie, gdzie tylko to było możliwe. Określona też została ich tożsamość. Grupy wiernych, które spotykają się okresowo w kościele w obecności kapłana, by modlić się w jedności z Ojcem Świętym w intencjach przez Niego wskazanych. Celem tych spotkań jest duchowa formacja uczestników i odnowa życia chrześcijańskiego braci za pośrednictwem modlitwy zbiorowej i liturgicznej. W dniu 5 maja, jednocześnie z otwarciem Domu Ulgi w Cierpieniu, odbyło się w San Giovanni Rotondo pierwsze międzynarodowe spotkanie grup modlitwy. Przedstawiono na nim szkic regulaminu 4 maja 1986 roku wszedł w życie ostateczny statut zaaprobowany przez Stolicę Świętą, w którym wskazano 4 cele spotkań parafialnych: wznoszenie modlitw błagalnych do miłosierdzia Bożego, uczestniczenie w ofierze mszy świętej, podczas której Jezus przekazuje ludzkości tajemnicę swej miłości, adorowanie Najświętszego Sakramentu i odmawianie różańca, stałe życie w łasce Bożej, czyli bycie prawdziwymi chrześcijanami. Na ogół biskupi zgodzili się na obecność grup modlitwy w swych diecezjach i pomagali w ich tworzeniu. Wyjątkiem był biskup Padwy Girolamo Bortignon, kapucyn, który w 1959 roku nie dał swego pozwolenia, ponieważ w tym ruchu, jak to okazało się w jego diecezji, spotyka się niejednoznaczne postawy, przesadne zachowania i dziwne stwierdzenia. Konsekwencje tego ponieśli zwłaszcza kapłani Nello Castello i Attilio Negrizzolo, którzy zostali zawieszeni w czynnościach kapłańskich
za swą wierność wobec ojca Pio i mieli oczekiwać 10 lat na przywrócenie posługi przez stolicę apostolską. 31 lipca 1968 roku Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich zleciła ogólne koordynowanie życia grup modlitwy ojcu Guardianowi z klasztoru w San Giovanni Rotondo. Przekazując tę wiadomość ojcu Pio, ojciec prowincjał uściślił, że decyzja świętej dykasterii oznacza dla mnie, że papież uznał tę użyteczną inicjatywę ojca na rzecz modlitwy wspólnotowej. Kilka tygodni później, w dniach od 19 do 22 września, drugie międzynarodowe spotkanie przekształciło się w pożegnanie z założycielem. Była to wzruszająca chwila, w której ojciec Pio sam mógł stwierdzić, że zasiane przezeń ziarno stanie się bujnym drzewem.